Zapraszam Państwa teraz na blog Józefa Wieczorka. Czyta autor. Gorąco polecam. Prestiżowe dołowanie. Jak co roku ogłoszony został tzw. ranking szanghajski uczelni całego świata. Ranking od lat uważany za prestiżowy. Więc przebija się także do naszych mediów. Na Ma ogół mało uwagi poświęcającym problemom akademickim. Jak co roku od lat w pierwszej 500 tego rankingu. Umieszczane są dwie polskie uczelnie, Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, choć zdarzyło się przed laty, że i Uniwersytet Wrocławski w tej grupie się znalazł. Nasze najlepsze uczelnie lokują się zwykle w czwartej, piątej setce, ale na prestiżu nie tracą, bo ranking jest przecież prestiżowy, a że miejsce daleko, to nic to, bo przecież ostatni będą pierwszymi. Niestety dalekie miejsca naszej uczelni w tym rankingu odzwierciedlają ich dołowanie, mimo wzrostu liczby profesorów prezydenckich, belwederskich, jak i doktorów habilitowanych. Czego te przeklęte światowe rankingi w ogóle nie biorą pod uwagę? Nasza lokalna nauka polska, nastawiona na produkcję dyplomu i utytułowanie kadry, czuje się tymi rankingami dyskryminowana. Nie ma wątpliwości, że gdyby poziom uczelni mierzyć liczbą doktorów i dohabilitowanych oraz profesorów belwederskich, to nasze uczelnie by były na topie takich rankingu, a nie w ogonie. Inna refleksja, że widocznie te nasze wsobne habilitacje i profesury belwederskie niewiele lub zgoła nic nie znaczą, do głowy naszym elitom nawet nie przychodzi, co pozwala, i nie tracić dobrego samopoczucia. Lud nieutytułowany czasem się tego domyśla, ale nie ma zamiaru strącać ich z pielęgniału. Na rezygnację z systemu tytularnego u nas się nie zanosi i nowa, kolejna już reforma systemu akademickiego ma zamiar go nadal utrzymać, pozorując zmiany. Jak się nic radykalnie nie zmieni, to i pozycja polskiej uczelni w rankingach światowych też się nie zmieni radykalnie. A co gorsza, chyba nie zwiększy się pozytywna rola utytułowanych w życiu społecznym, a przede wszystkim w gospodarce. W Polsce potrzebne są elity, którym czasem coś pożytecznego do głowy przychodzi, gdy z tytułów to pożytek jest marny albo żaden, a czasem wręcz są szkody. Przed laty, utytułowanym zarządcom polskich uczelni przyszło do głowy, że ich moc się wzmocni, jak wybudują wielkie kampusy, których w uczelniach światowych nie brakuje. Nieruchomości akademickich w ostatnich latach wybudowano wiele, ale moc uczelni nie wzrosła, a czasem nawet spadła. Energia i finanse są tracone na utrzymanie nieruchomości, a na naukę, ani energii. Ani finansów nie starcza. Nauki mamy nadal tyle, co kod napłakał, co rankingi boleśnie wykazują. W nowych kampusach pozostały stare kadry. Przez 30 niemal już lat jakoś nikomu nie przyszło do głowy, aby te negatywnie wyselekcjonowane elity akademickie wymienić, bo nie są zbyt przydatne dla formowania elit państwowych, a nierzadko są wręcz szkodliwe. Niemcy po zjednoczeniu pożegnały się z profesorią komunistyczną i dobrze na tym wyszły. W Polsce profesoria z czasów komunistycznych przeszła beztratnie do III RP, wcześniej oczyszczając sobie przed pole z elementu im i najlepszemu systemu bliskości zagrażającego. O zjednoczeniu z Polonią Akademicką nikt nie myślał. Utrzymywanie systemu nieprzyjaznego dla pasjonatów akademickich i także dla polskiej diaspory akademickiej rozproszonej po uczelniach światowych musiało spowodować dołowanie polskich uczelni mimo wzrostu nakładów na ich infrastrukturę i bicia rekordów światowych w zakresie utytułowania kadry. Media zamiast bić na alarm, pokazywać kiepski stan uczelni i rzeczywiste przyczyny tego stanu rzeczy, jakby się cieszyły, że w świecie polskie uczelnie ledwie są zauważane. I to tylko dwie. Taki uniwersytet moskiewski jest w pierwszej setce, praski w trzeciej. A nas cieszy, że w ogóle jakiś uniwersytet jest na liście. Mimo że uczelni z nazwy wyższych w Polsce mamy w bród. I to obsadzanych przez kadry z nazwy profesorskie. I to wieloetatowe. Tak, tak. U nas jak ktoś ma więcej niż jeden etat na polskich uczelniach, to dopiero ma prestiż. Nie mówiąc o kasie, a jak ktoś się nie nadaje do pozorowania pracy akademickiej w dołujących uczelniach, budzi co najwyżej politowanie. No i jak z takim bagażem mentalnym wyjść z tego dołka? Czy dobra zmiana obejmie w końcu polskie uczelnie? Czy też nadal pozostaną skansenami nie do końca upadłego systemu komunistycznego wraz z kadrami za żadne skarby niechcącymi poznać swoich korzeni? i zapewniającymi sobie dożywotnie utrzymanie dóbr nabytych w latach komunizmu i tak zwanego postkomunizmu.